Wami Eliza Kordeczka w porannych wiadomościach. Słucham? Mamo, nie mogę teraz rozmawiać. Jestem w telewizji. Oto najnowsza wiadomość. Dzisiaj o godzinie 9:40 rozpoczęła się pierwsza kontrola czystości. Pani Agnieszka i pan Adam byli wprost załamani widokiem tak czystych pokoi. Pokój 6A2 dostał aż 2 punkty, a pokój 7B2 tylko 5+. Wszyscy mogą zobaczyć punktację na domku 2B lub, jeśli ktoś woli, B2. Nadszedł czas na osobę, którą śledzimy. Dzisiaj jest nią Agnieszka Kwiatkowska. Tak naprawdę pani Agnieszka jest miłą, ładną i krwiożerczą czarownicą. Co prawda nie widać tego po niej, ale jeśli chcecie, przyjrzymy się jej bardziej. Dzień dobry. Witam w TV Borowikowe Studio Kolonijne. Czy mogę zadać kilka pytań? Tak, proszę. Czy to prawda, że jest pani miłą, ładną, krwiożerczą czarownicą, która zawsze pomoże i jest pogromczynią bólu? Ach, miłą, ładną, troszkę kłamstwa, krwiożerczą, tak to było? No to chyba prawda, szczególnie gdy się złoszczę, zdenerwuję, gromy rzucam, pogromczynia bólu. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że rzeczywiście każdemu, kto potrzebuje, służę pomocy. Czy lubi pani swoją pracę? Bardzo. A ile pani lat uczy? Nie pytaj mnie o takie rzeczy krępujące. No więc tak może, dlaczego wybrała pani na męża akurat Krzysztofa K? Oj, bardzo dawno temu zakochałam się. Jakieś to romantyczne. A możemy znać szczegóły? Nie. Bardziej prywatne. No więc, jak nam wiadomo, pani jest bardzo miłą i ładną, jak już mówiłam, czarownicą. Mamy nadzieję, że to jest prawda. Pani zawsze potrafi pomóc. Niestety czasami się pogniewa, szczególnie gdy pan Adam ją zdenerwuje lub gdy pan Krzysztof K. zdenerwuje pana Adama. Tak, to prawda. To prawda, aczkolwiek na pana Adama bardzo rzadko się gniewam. Znaczy, ja się na niego nigdy nie gniewam. Ja na niego krzyczę, gdy się zdenerwuję. No, ale nie mam powodu na niego krzyczeć. Tak czasami, tylko głupie pytanie mi zadaje. Panie Adamie, czy mógłby pan do nas dołączyć? Zaskoczenie. Już nie będę sama. Dlaczego pan tak nienawidzi pana Krzysztofa K? Jej! Nie, nienawidzę to są za duże słowa, ale on jest po prostu duży. Nosi zieloną koszulkę i zabrał mi 20 zł. Czy nie zabrał w zasadzie mi, tylko pani Agnieszka mu dała, żeby mi kupił loda i albo czekoladkę oraz żadę i nic mi nie kupił. Chyba nie sam tak to zjadł. Dałam tobie, żebyście sobie kupili loda. No właśnie, a duży zielony mi zabrał. No bo jest większy. Większy i nie kupił mi tego loda. Wody też mi nie kupił. Ale nie dobrze. A czasem mnie chce rowerem przejechać. On mnie po prostu prześladuje. Jesteśmy teraz w klubie Chlub. Klub Chlub został założony przez dziewczynki, które w kaloszach ganiają po kałużach. Niestety, niektóre kalosze nie są szczelne i w kaloszach tworzą się malutkie jeziorka. Wybierzemy się teraz do Krzysztofa K., zwanego inaczej Zielonym. Jesteśmy teraz z panem Krzysztofem K. i panem Adamem. Jak już wiadomo wcześniej, pan Krzysztof K. jest też nazywany Zielonym. Niech pan opowie coś o sobie. Tak, od kiedy to Zielony jestem nazywany? To już szczegóły później. Ale od czego ten Zielony? Od zielonej koszulki. Dojrzałości czy czego?
Ktoś tutaj mnie wkręca. Pani prowadząca. Co mam powiedzieć? No, coś o sobie. Coś będzie... O sobie, tak? Jaka jest znajomość pomiędzy panem a panem Adamem? Zażyła. Coś się pani prowadząca. Prowadząca co jest? Teraz dla odmiany zapraszamy drugą reporterkę, Weronikę Łysego. Przepraszamy za zakłócenie. Dzień dobry, tutaj w studiu. Nie, zaczyna się. Ale chyba mogę zacząć od... To ja tutaj jestem teraz prowadzącą. Dobrze? Już to ta telewizja taka nieprofesjonalna. To witam tutaj, teraz się zmieniłam z naszą drugą reporterką Elizą i chciałabym porozmawiać z panami o panach znajomości. Dobrze, to ja może zapytam pana Adama. Długo pan już zna pana Zielonego? Zielonego? Długo. Pan tak na mnie nie patrzy. Długo. Dobrze, a ja pana Adama krótko znam. Czy bili się kiedyś panowie o jakąś dziewczynę, tak? Tak? Była taka akcja, czy nie? O kota. Też żeśmy się nie bili. Mieliśmy dostać nawet. Mieli dostać ode mnie kota. Ale nie dostali. Dostali, ale innego, nieżywego. Na kolonii dostają kota. Aha! To jeszcze jedno pytanie.